Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Bartek z tej strony. No i jak widzicie, tak wygląda moje akwarium w czwartym dniu, w czwartym czy też nawet w piątym dniu swojej działalności po dosadzeniu roślin. Od jakiegoś trzeciego dnia zaczęły one mi bąbelkować, no dzisiaj to już dosyć fajnie wygląda nawet, powiem szczerze. Dużo tych bąbelków tam sobie idzie. No, także zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy waliczki. Tam gdzieś jest erectus, który ni cholery nie chce mi rosnąć. Tam jest coś, co jeszcze nie wiem. Tu mamy rutale rotundifole i rutale butterfly, przepraszam, red, czyli czerwone motylki. Tu mamy kabombę. Dalej mamy Staurogen repens, Red Devil, Blixa, tam duży heniek i co tu dalej? Limnophilia aromatica, coś się tam zostało, Cecily Flora, Hedyotis salzmani, Polygnum São Paulo. Tutaj mówił dokładnie, co to jest. I tu mamy jakąś trawę taką i alternaterę. Alternatera jakaś tam jest, czerwona, muszę znaleźć dokładnie, jaka ona jest. No ale jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie wygląda. Proszę bardzo. Tu sobie jeszcze sięgnę moją magiczną kartkę z odczytami, jakie robiłem. Test był robiony w trzecim dniu działalności, czy w drugim dniu działalności akwarium tego nowego był test robiony i w drugim i trzecim, tak, w drugim i trzecim i tak to wygląda, czyli pH mamy na poziomie 7, KH na poziomie 8, GH 13,3, 30 węgla około, 0,1 Fe, 20 było azotanów i w ciągu jednego dnia, jak rośliny ruszyły, zrobiło się 3,5. Także to jest dosyć ostry spadek. No i podejrzewam, że raczej to wszystko wybierają roślinki, ten azot z wody. Bo tu innego wytłumaczenia nie ma. Jak były jeszcze takie uśpione po zasadzeniu, to było 20. Dzień po było 3,5, a robiłem dwoma różnymi testami i wyszły podobne wyniki. No, fosfor na 1,0, potas na 62,5, wapń na 50 i MG na 27. No, także tak to wygląda w tym momencie. Wrzucam wam jeszcze raz obraz akwarium. Jak to sobie wszystko ładnie rośnie. Glonów jeszcze nie zauważyłem. Pojawia się tylko drobne pylenie, takie dosłownie drobniutkie na przedniej szybie i czasami na bokach. No, także tyle do tego update'u. Trzymajcie się i do następnego wejścia. Pa, pa.